poszukiwaniu informacji o zmarłym już muzyku ludowym Henryku Kretowiczu, mieszkającym przez wiele lat w Głogowie, udaje się do domu jego córki, pani Franciszki Oczoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę, zapraszam serdecznie. Proszę, proszę. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj u Państwa gościć. Państwo jesteście najbliższą rodziną Henryka Kretowicza. Chciałbym coś dowiedzieć się na temat jego osoby. W sumie bardzo znany, bardzo słynny. Otwieram Wikipedię, czytam na jego temat, ale to są takie oficjalne tylko rzeczy. Kiedy się urodził, kiedy zmarł, jakie nagrody osiągnął. A jakim był człowiekiem? Tato był bardzo dobrym, komunikatywnym, miłym człowiekiem. Dla wszystkich. On nigdy nie miał tam jakichś wrogów, może tam, ale zawsze był pogodny, zadowolony, uśmiechnięty. A skąd się wzięła jego miłość do muzyki? To mieszkał na Widełce, on miał jeszcze 3 braci. Oni już grali w tym czasie. On był wtedy małym chłopcem i bardzo chciał grać. Ale można powiedzieć, że był samoukiem, czy ktoś go szkolił? Z początku to był samoukiem, to od braci się nauczył. Ale co to było z tym graniem na płocie? Nie pamiętam. Kijami po płocie. Nie. Jakiś płot, że sztachety, że on chodził, on to się, on mi opowiadał może, to może kiedyś. Rytm wystukiwał. Tak, i to mu się odbijało i każdy... A sztacheta może mieć różną grubość i różny dźwięk. Nie pamiętam. Ja pamiętam, dziadzie mówił, że on... Pierwsze to właśnie... Po płocie, tak? Tak. Czyli mieszkał na wsi i ta muzyka wiejska, właśnie ludowa, udzielała mu się, grała w duszy. Tak. Czy był dla niego jakiś wzór, ktoś, kto mógłby mu służyć jako autorytet? To najpierw to jego bracia, ale potem on się chciał więcej coś nauczyć i był tam na wiosce taki jeden muzykant, który znał nuty. I on chodził do niego, on nauczył go grać trochę i parę nut i za te nuty on musiał później pracować u niego w polu. Aha, czyli musiał fizycznie odrobić. Fizycznie odrabiać. Podróż miał 18 lat, tato. Jak pojechał do Francji, bo wcześniej pojechała jego siostra, pojechało 2 braci do Francji, tam pracowali, bo to przedtem takie były warunki, że nie... Czyli złe warunki ekonomiczne spowodowały, że musiał wyemigrować za pracą. I zaczął się tam uczyć grać na akordeonie. Tutaj właśnie widzę zdjęcie, tak. Na którym widać Henryka, jak siedzi i gra na akordeonie. To jest akordeon kupiony we Francji. To jest we Francji kupiony. I kiedy wrócił do Polski? Tato wrócił w 1949 roku po wojnie. W 1949 roku. Dalej grał? Tak, to on grał we Francji, grał na wszystkich tam, wesela były polskie, to miał na tym akordeonie tylko grał. Później jak wrócił do Polski, to kupił dom w Głogowie, tutaj, bo moja mama pochodzi z Kieleckiego, ale tam mama tu przyjechała razem z tatą.
tutaj jego rodzina zaczęła się rozrastać, kolejne potomstwo. Tak. I co się okazuje, że wszyscy z jego rodziny zaczęli grać, tak? Wszyscy grają. Ma jeszcze tak. Ja mam dwóch braci, Zygmunt i Władysław. To oni też grają. Zygmunt na trąbce, Władek na akordeonie. I mam siostrę Marysię, też gra na akordeonie. Także wszyscy. Co więcej, okazuje się, że nie tylko dzieci, ale i wnuczęta. Tak. Jego marzeniem było stworzenie swojej własnej kapeli. Że nie był rodzinny, bo wtedy mógł się zorganizować, jak mu to odpowiada. To znaczy czasowo, jaki dzień, to nie, że ktoś mu wyznacza próby. On wyznacza wtedy próby, był wtedy niezależny. No, i tak, swój repertuar. Tak, i przede wszystkim wszystkich muzyków miał pod jednym dachem. Jak patrzę na zdjęcie tutaj, widać pana Henryka, to rękę ma jak bochen chleba, palce po prostu jakie potężne. Jak w czymś takim można utrzymać delikatne skrzypki i jeszcze muzykować? Jak te palce się mieszczą pomiędzy tymi strunami na tych nagrywy. No właśnie, to jest godne podziwu. Zresztą wielokrotnie był nagradzany w Kazimierzu Dolnym, prawda, na różnego rodzaju konkursach indywidualnych, ale chyba też jakieś nagrody były wspólne, tak? Tak, różne konkursy były. On jako solista występował, tak, na początku, no a później jak już zaczęliśmy grać, bo wnuki mu podrosły, mógł je przydusić, żeby się nauczyły na rzecz grać i zaczęliśmy współpracować razem i grać i nie powiem, że nieraz nas mocno przyciskał, żeby coś się wydarzyło. Był jeden występ, zaczęliśmy wszyscy grać, jeden kawałek, ale słyszymy, dziadziu gra coś innego, ale jego nie interesował, on grał, tak, nie przerywając. Po prostu wskakiwaliśmy na jego piosenkę i kończyliśmy. No, żeby się do niego dostosować. Tak. Był prowadzącym, więc. Tak, on był prowadzącym. No ale trening czyni mistrza. Zresztą to mistrzostwo zostało nagrodzone, ponieważ w 1996 roku otrzymał medal imienia Oskara Kolberga. Czyli znany na całą Polskę. A tutaj w Bogowie? Też wszystkie imprezy. Udzielał się muzycznie? Tak, myśmy wszędzie. 1 maja jest tam. W kościele był inny ksiądz. Lubiał właśnie, żeby kapela zagrała. Ksiądz Ujda. Tak. Szliśmy w regionalnych strojach. Kolędy. Na przykład kolędy i ten pamiętam. Kolędy, brat przynosił trąbkę. Graliśmy wszystkie te... Wszystkie jakieś imprezy to tutaj. W Domu Kultury? W Domu Kultury. Jeździliśmy tak samo, jak były prymicje księgi. Mm-hmm. Mamy cały program przygotowany, nie Bogusia? Ty śpiewałaś te różne na prymicyjne. Dziadziu tym żył po prostu. No. To było jego życie też. Od początku do końca. Mm. Od początku do końca i to nie było niczego innego. To kapela, kapela. Naprawdę, nie. Myśmy byli takimi narzędziami chyba w jego rękach. Chłopca za sobnicę, co będzie miał morgi kamienicę. Będzie se spał tylko w nocy, a ją mu zaglądać będę w łące. Będzie se spał tylko w nocy, a ją mu zaglądać będę w łące. Widzę, że jest rodzinna księga pamiątkowa, która dokładnie dokumentuje całą historię, przygodę z muzyką rodziny Kretowiczów i Oczosiów, począwszy od roku 80. Czyli... Zasługa Bogusi. Cała redaktorka nasza. Aha. Tak. To ona to wszystko skompletowała. Jakby nie ona, to by tego nie było. Rzeczywiście lata 80., bo tu widzę, że się wszystko zaczyna właśnie w tym okresie, dla kraju były ciężkie, ale dla ludzi, którzy potrafili sobie zorganizować życie, żyjąc w świecie muzycznym,
o wiele łatwiej dawało się po prostu tą szarą polską rzeczywistość pokonać. Ale to były właśnie też lata, gdzie folklor nie istniał jako folklor, jako muzyka, którą się ktoś zachwyca. Dziadziu nią żył i on tylko o tym rozmawiał. I nie o polityce, on tylko zawsze o muzyce. Muzyka i muzyka. No, to nieraz babcia pod stołą go kopała, Haniek, przestań. A nie, on to i skrzypce, i właśnie, że skrzypce to jest po prostu wszystkie instrumenty biją na głowę. Mm-hmm. Powiedział, te skrzypce jeszcze powrócą. A myśmy tam, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, prawda? Ale miał rację, także folklor powrócił. On to mówi nie i on w to wierzył, także on grał, żył tym. Jak Państwa myślach został zapamiętany Henryk Kretowicz? Czy tylko jako artysta, czy też jako... No, no głównie, jeśli chodzi o to, no to, bo to był zwykły, prosty człowiek, taki jak i my, ale wyróżniał się właśnie tą swoją miłością do tej gry. Jako skrzypek, jako muzyka. I nie tylko, bo do nas tak samo. Jak wracał z pracy, zawsze miał pastylki miętowe. No. Dla nas. Cukierki. Miał czas częstować. I jak widać, jak słyszałem przed chwilą, jego muzyka, bo on sam przecież też komponował tą muzykę, prawda? Wciąż żyje, wciąż jest grana i nadal można się przy niej świetnie bawić. No, oczywiście, można, że tak. Można, jak najbardziej. Ale też jest nagrana taka profesjonalna płyta bodajże z muzyką właśnie rzeszowską i lasowiacką. Tak. To nasza, myśmy nagrywali. Na Woronicza. Na Woronicza. Tak, w Warszawie. Tłoczona była w tym... Woronicza 17. Tak, to, tak, pan, to, mamy, bo, to było tak, mamy, to była mamy. Taka zbiorowa płyta, pan Marian Domański. Domański chyba. Tak, tak, bo on po prostu jeździł po całej Polsce i wyszukiwał tych muzyków, te takie. W Kazimierzu, we Wrocławiu, które... bywał. Tak. No i łapywał się, to. Się tym i właśnie wymyślił coś takiego, okej, okay, trzeba by tych ludzi wszystkich zebrać i nagrajmy to. Mm-hmm. Czyli rodzinna kapela Kretowicza. Wśród najlepszych kapel w Polsce. Tak jest. On zarażał wszystkim. Tak. Wszystkich to jest zarażał. Właśnie godne podziwu, że tą swoją miłość potrafił przenieść na inne. Tak, miał taką charyzmę w sobie też, że dla niektórych, kto nawet nie znał folkloru czy tak dalej, ale na przykład przebywając z nim, to co on mówił, czy to jak grał, to miało taką, miało siłę przebicia. I człowiek się zaraz tym zarażał. Nazwy tych melodii, które tutaj żeśmy słuchali, wyraźnie odnoszą się nawet do miejscowości, w której się urodził Henryk Kretowicz, tak? Do Widełki, prawda? Tak, który śpiewał to, nie? W Branach to ciągle mu śpiewał. Tak, Oberek Kopcia, no to Kopeć, to był Kopeć, który to grał, to się akurat dziadziu od niego nauczył. Deska zawodząca na przykład, no to tak. Deska zawodząca, tak? Czyli to też odniesienie się... Charakter melodii, tak. Odniesienie się do miejscowości. Muzyka ludowa jest muzyką ze słuchu, tak? To nie jest muzyka z nut. Ja dopiero chyba po szkole, może po drugim roku się dowiedziałem, że na klarnecie te melodie, które gram, to jest wszystko w Hadur, Edur, są 4, 5, 6 krzyży przy kluczu wiolinowym. Pod palcami. Tak, my mamy kratkę. Tak, już wszystko wygadał, no to będziemy. Do dzisiaj o dziadzia pyta. Pan mówi, to proszę, no to może zagracie. No tak, chętnie, co? Na to czekali tylko. I gramy. To jest dopiero. Zrobiło wrażenie, muzyka. Tak. Jego żona uczyła na pianinie. Na fortepianie, tak. Na fortepianie, jak uczyła. No, to przyjechał, mówi. Dopiero jedź do Głogowa, to posłuchasz, jak muzyka wygląda.
Dopiero w Głogowie u Kretowicza można się nauczyć prawdziwej muzyki ludowej. Tak, on nie wiedział, że to tak mówi, bo on też miał dwóch synów, tam się uczyli, tam też do szkoły muzycznej. I on to porównał. Mm-hmm. Bernard, nie, bo to byli rówieśnicy, jego syn, a ten na tym klarnecie. Mówi, to jest muzyk. Dziadzio się nigdy nie... Czym on się miał denerwować? Struna pękła? No dobra, to zagrał na trzech, nie? Albo związał nawet. Tak, i jemu tam nie przeszkadzał. On sobie poradził, to zagrał inaczej. Albo tam mu to on tam nieraz grał, to całe to włosie ze smyczka wypadało. To tak tylko fruwało. Jemu, nie, on sobie tam nie przerywał, że to... Jemu nic nie przeszkadzało, no. Tak, to jest ta różnica właśnie, że to nie jest muzyka wyuczona. Ta muzyka płynie ze serca, bezpośrednio z serca, tak. Prawda? Tak. I to należy właśnie podziwiać. I dlatego no dziadziu, on to miał, na swoje dzieci przekazał, te dzieci na swoje, no ale on był takim, no... I jestem przekonany, że to będzie trwać, tak. Trwać. Już jesteśmy zboczeni folklorem. Tak. Ładna przygoda była, jakiś 97 rok, mówię tak mocno mniej więcej, bo w pamięci się zaciera i trzeba by w starych kalendarzach szukać. Chcieliśmy sobie na tydzień wyjechać, wsiąść w auto i poszukać muzykantów, ponagrywać, a byliśmy tacy nieopierzeni studenci. I pierwsze to były wrażenia, no to po prostu braliśmy nawet z płyt, po prostu nazwiska, miejscowości, dawaj, lista 20-30 nazwisk i jedziemy, hulaj, dusza, piekła nie ma. Pojedziemy sobie na południe. Wyprawa na południe, no bo dla was to tutaj jest takie centrum świata, a dla nas to jest ciepłe południe. No takie mam wrażenie z tej wyprawy, bo to jakieś były wakacje słońca, promienistości, ciepła i pięknych rzeczy, które zaraz się otwierały. Załom lasu i wow, super. No i co? I Henryk Kretowicz, któryś na liście. Wjechaliśmy do Głogowa, zalane słońcem, uliczki ciche takie, te przesadziste domy przedwojenne, z takim wrażeniem po żydowskości też intensywnym. No i pukamy do drzwi, otwiera taki siwy gołąb, wychylił głowę i ślicznie się uśmiechnął i wpuścił nas. Cały dzień spędziliśmy u pana Henryka. My z taką nadzieją, że się nauczymy grać i na skrzypcach, i na bębnie. No, pierwsze takie neofickie w ogóle kroki, żeby zagrać. Jeszcze nie umiemy kompletnie, nic nie czujemy, ale dalej. No i maestro, no to po pół godzinie wiadomo, że człowiek jest szczególny. On był mistrzem. I dopiero wizyta u niego i takie skrobanie po jego materiale nagle pokazuje, że to jest kompletnie inna muzyka, choćbyśmy to wcześniej te kawałki słyszeli, tak? Podparte tam całą sekcją. Nagle się okazuje, że on nic nie potrzebuje. Że w jego graniu jest i kontrabas, i sekund, i cymbały, i jeszcze jakiś smak, którego nie znamy. Było wrażenie takiego obcowania z niebiosami. Niezwykłe, kompletnie niezwykłe. Wzruszające chwile i to po prostu taka postać, no, aż człowiek się wzrusza. Ja nigdy nie byłem w stanie zagrać tych kawałków Henryka, pozawijanych, wbrew taktom, przekraczających myślenie taktowe, przekraczających matematykę, przekraczających harmonię. One są dawne, to jest muzyka dawna. Także ci przyjezdni, jak dawali krztyny uwagi przez lata, przyjaźniąc się z takim muzykantem, to nagle on nagle stawał się środkiem świata i miałby 20 uczniów.